branża hostes w Polsce wyraźnie, jak w soczewce pokazują, że mamy do czynienia wciąż i w dużym stopniu z podziałem na świat męski i kobiecy, na to, co twórcze, władcze i dominujące oraz to, co podporządkowane, bierne i nieaktywne. Bardzo wyraźnie to widać właśnie w tym badaniu. Dodatkowo kwestia seksualizacji pracy. Oczywiście tam nie ma do czynienia w dużym stopniu z bezpośrednim kontaktem, ale ubiór, oczekiwany sposób zachowania i poruszania się jest oczekiwany przez klientów. Jest to problem. Badania zostały zrobione na niezbyt dużej próbie, ale możemy pewne zjawisko na pewno określić i je skonkretyzować. To jest zjawisko niepokojące, zjawisko, z którym niewątpliwie trzeba walczyć, głównie dlatego, że podporządkowuje głównie kobiety, ale też do pewnego stopnia mężczyzn, bo te zajęcia, ten zawód wykonują także mężczyźni i doprowadza do głębokich, nierównych relacji pomiędzy podmiotem zamawiającym a pracownicami i pracownikami. Szczególnie są narażone pracownice i narażeni pracownicy na wszelkiego rodzaju formy dyskryminacji, molestowania, w tym molestowania seksualnego. Wymaga to na pewno pilnych działań. Niewątpliwie kodeks dobrych praktyk jest potrzebny, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że on nie powinien tylko i wyłącznie dotyczyć agencji, a więc tych firm, które rekrutują hostesy i hostów i oferują je potencjalnym klientom, ale głównie powinien on dotyczyć te podmioty, które podnajmują, które wynajmują hostesy i hostów. W ramach szerszego pojęcia godnej pracy w łańcuchach dostaw oczekiwalibyśmy, aby odpowiedzialność za pracę, warunki pracy tych osób brały te duże podmioty, bogate podmioty, które organizują konferencje, seminaria, bankiety czy promocje. To one powinny czuć się także odpowiedzialne, albo przede wszystkim odpowiedzialne za pracę tych osób.